kościele wokół Angeliki i Dawida, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński w tym ważnym dla nich momencie życia. Otaczamy ich naszą miłością, naszymi modlitwami. Razem z nimi będziemy słuchać Słowa Bożego i weźmiemy udział w składaniu ofiary eucharystycznej, prosząc o obfite błogosławieństwo dla młodej pary. Wesołego. Tak jest, życzy się parze młodej. Panie, parze młodej, to są fajni ludzie. Ojcze Dawid!